Witamy w kolejnym odcinku Weekendu. Dziś ponownie gościmy w ośrodku na Stoku w Rzeczce. Dzisiaj jest z nami Wiktor, który jako jedyny z naszej redakcji potrafi dobrze jeździć na nartach. Cześć, jestem Wiktor. Dziś oprócz tradycyjnych zapowiedzi pokażemy Wam jazdę nocną na nartach. Zapraszamy! W tym tygodniu, w sobotę, na hali na Zawiszowie odbędzie się mecz piłki ręcznej o mistrzostwo pierwszej ligi. Zagrają Świdnicki Klub Piłki Ręcznej z KS Wiret Zawiercie. Bilety w cenie 3 zł ulgowy i 7 zł bilet normalny. Jeżeli lubicie siatkówkę i chcecie pokibicować drużynie ze Świdnicy UKS Dekoria Świdnica, zapraszamy Was na halę Pionierów o godzinie 16 w sobotę, gdzie drużyna ze Świdnicy będzie grała z drużyną ZTS Ząbkowice Śląskie. W piątek o godzinie 20 na Skarpie odbędzie się kolejna impreza Mystical z okazji walentynek. Wstęp 10 zł. W sobotę w Bystrzycy Górnej w Willi Justynka zagra Silent Life on Stage. Wstęp wolny. W Świdnicy mało się dzieje w ten weekend, dlatego znalazłyśmy również zapowiedzi imprez w Wałbrzychu. I w piątek o godzinie 9, a w sobotę o godzinie 17 w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu odbędzie się spektakl Brzydkie Kaczątko. Jeżeli chcecie się pośmiać, zapraszamy Was do Strzegomia na ulicę Paderewskiego w sobotę o godzinie 17, gdzie odbędzie się występ kabaretu Neonówka. Jeżeli chcecie zrobić coś dobrego dla innych, przyjdźcie do Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy w czwartek o godzinie 10, gdzie odbędzie się Kropla Życia, czyli zbiórka krwi. W czwartek zapraszamy Was na koncert walentynkowy do MDK-u. Czwartek, 14 lutego, to walentynki. Z tej okazji życzymy wszystkim zakochanym dużo miłości, a osobom samotnym życzymy znalezienia tej drugiej połówki. To już tyle z zapowiedzi weekendowych, a teraz zapraszamy Was na jazdę nocną. We can make the world.